Mamy przyjemność tu przedstawić Państwu jeden z etapów naprawy samochodu Fiat 126P. Tak jak widzimy na zdjęciach, na filmie, zostały usunięte wszystkie powłoki zabezpieczające podwozie w celu zweryfikowania stanu podłogi samochodu, spawania ewentualnych łat, uzupełnienia wszelkiego rodzaju ubytków, czyli krótko mówiąc przywrócenia jego świetności. Wszystkie te blachy, które są w tej chwili pozbawione zabezpieczenia antykorozyjnego, oczywiście zostaną pokryte profesjonalnymi środkami antykorozyjnymi i wszystkie miejsca naprawiane przez spawanie czy przez wstawianie ład przez zgrzewanie zostało nam również poddane procesowi cynowania, który przedłuży żywotność tych elementów i w dużym stopniu będzie zapobiegał rozwojowi korozji. Oczywiście po naprawie blacharskiej samochód zostanie przekazany do lakierowania. No, najbliższy realny termin z zabezpieczeniem i z zakończeniem tych prac oczywiście będzie to drugi tydzień po świętach wielkanocnych, także myślę, że w tym czasie, po tym czasie nastąpi przekazanie do lakierowania, bo jak widzimy, no, samochód jest przygotowany, wszystkie miejsca, gdzie występowała korozja, są już przygotowane do naprawy. Praktycznie zostało tylko wspawywanie łat i zabezpieczenie antykorozyjne podwozia.